Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W drugim dniu naszej nowenny, przed zesłaniem Ducha Świętego, zatrzymamy się już nad jednym z darów Ducha, nad darem bojaźni Bożej. Kiedy słyszymy to określenie, może nam się ono kojarzyć z lękiem, z jakąś obawą, z tym, że Boga trzeba się bać. Możemy też żyć w jakimś rozdarciu, słysząc z jednej strony, że właśnie Bóg jest kimś, kto może powodować nasz lęk, nasze obawy, a z drugiej widzimy Jezusa, który objawia nam Ojca jako kochającego, jako tego, który posyła nam Syna, nie żeby nas potępił, ale żeby nas zbawił. Czym więc jest ten dar i jak nim żyć, jak go w sobie rozwijać? Przede wszystkim warto zadać sobie pytanie, kim w ogóle jest Bóg, kim On jest. Spojrzeć na Jego wielkość, dobroć, łaskawość, na Jego miłosierdzie i miłość. A później zobaczyć, kim jest człowiek, kim jestem ja. Spojrzeć na własną kruchość, słabość, na moją grzeszność. Ten dar, dar bojaźni Bożej, pomaga mi zachować zdrowe proporcje i dobrą, zdrową relację pomiędzy mną, stworzeniem, a Bogiem, Stwórcą, tym, który we wszystkim mnie przewyższa. Ten dar pomaga mi żyć w świadomości stworzenia, tego, że powstałam, że mam swój początek, zostałam obdarowana wiecznością, ale jednak był taki moment, kiedy zaczęłam istnieć i właśnie stało się to dzięki Panu Bogu. Ten dar pomaga mi też widzieć Boga jako Boga i przyjmować Go jako Boga. Co to znaczy jako Boga? To znaczy, że nie jako kumpla, nie jako jakąś maszynkę do spełniania moich życzeń, ani też nie jako Boga, którego tworzę sobie na własny obraz i podobieństwo, czy według moich wyidealizowanych jakichś obrazów, czy zranień, bagażu moich doświadczeń. Ten dar pomaga mi przyjmować Boga jako Boga, tego, który jest ponad wszystkim, który jest Bogiem jedynym i który nie ma sobie równego. Bojaźń Boża nie oznacza, że przed Bogiem mam się chować z lęku, gdzieś tak jak Adam i Ewa po krzakach w raju. Jest to bardziej bojaźń, która towarzyszyła Mojżeszowi, który zbliżał się do płonącego krzewu, żeby stanąć twarzą w twarz z tym, który jest, jestem, który jestem. Usłyszał wtedy głos, że ma zdjąć sandały z nóg, żeby się zbliżyć. To jest ta bojaźń, która towarzyszyła Izajaszowi w momencie spotkania z Bogiem. To przyjęcie Boga jako Boga nie spowodowało, że Mojżesz czy Izajasz umarli z przerażenia czy z doświadczenia wielkości Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg rozmawiał z nimi jak z przyjaciółmi i powierzył im misję. Spotkanie z Bogiem właśnie tym owocuje, że otrzymujemy od Niego misję. Dar bojaźni Bożej związany jest także z miłością, ponieważ jest to bojaźń tego rodzaju, jaka towarzyszy w relacji miłości, w relacji przyjaźni. Kiedy jestem z kimś naprawdę blisko, to zależy mi na tej osobie. Staram się niczym jej nie zrobić przykrości. Staram się być dobra, nawet wchodzić w jakieś życzenia tej osoby, którą kocham, w jej pragnienia i te pragnienia realizować tak po prostu, z miłości, z życzliwości. Więc kiedy zdarzy mi się grzech, jakaś słabość, to mnie samą boli to, że zrobiłam komuś przykrość. Tak jest właśnie w relacji z Panem Bogiem, w przypadku daru bojaźni Bożej, bo wtedy jakiś grzech czy mój upadek jest dla mnie osobiście jakimś dramatem, ponieważ
mogłam narazić na szwank tę najważniejszą dla mnie relację. To jest taka obawa, co teraz będzie, czy ta druga strona będzie chciała być nadal ze mną w relacji, skoro tak się zachowuje i tak tę drugą stronę skrzywdziłam. To jest reakcja Piotra, który on przede wszystkim był zaskoczony sytuacją swojej zdrady, ponieważ zarzekał się, że będzie z Jezusem do końca. Pan Jezus wiedział, co się wydarzy, znał słabość Piotra, ale to Piotr musiał poradzić sobie z wyrzutami sumienia i z tym bólem, który odczuwał z powodu tego, że zawiódł swojego przyjaciela. Łzy Piotra są świadectwem na to, że bardzo Boga kochał, że był w wielkiej przyjaźni z Jezusem i osobiście przeżył swoje zaparcie się jako swoją porażkę. Właśnie tak jest w przypadku tego daru, kiedy nim żyjemy, kiedy go rozwijamy, to nie boimy się Boga dlatego, że boimy się piekła, nie boimy się grzechu dlatego, że nie pójdziemy do nieba, tylko nie chcemy grzeszyć z powodu miłości, dlatego że tak bardzo Boga kochamy i chcemy żyć z Nim w przyjaźni. Ten dar prowadzi nas do pokory, ponieważ żyjemy świadomie jako ludzie, jako stworzenia. Nie robimy z siebie bogów. Wiemy, że to jest grzech pierwszych ludzi, prawda, którzy chcieli być jak Bóg. Ten dar umiejscawia nas w właściwym nam miejscu, że jest Bóg, który nas stworzył, który nas kocha i który jest Bogiem, a ja nie jestem Bogiem. Ja jestem stworzeniem ukochanym przez Niego, ale jednak stworzeniem. Możemy więc powiedzieć, że ten dar prowadzi nas do głębokiej świadomości tego, kim jest Bóg i tego, kim jestem ja. Też pamięci o tym, o czym mówił święty Paweł, że od Bożej miłości, którą Bóg objawia dla nas, nic nie może nas odłączyć. Nawet ta moja słabość, moja grzeszność, moja kruchość nie może mnie odłączyć od Bożej miłości. Przyzywajmy Ducha Świętego, prośmy Go, żeby przychodził do nas z tym darem. Może nam w tym pomóc propozycja modlitwy słowem, która zawarta jest w opisie tego filmiku. Szczęść Boże!